Za nami wielki finał programu, czas na show. Drag Me Out, w którym trzy pary finalistów zmierzyły się ze sobą w walce o złote diademy królowych dragu. Kto okazał się najlepszy? Sprawdźcie, jak wyglądał wielki finał, czas na show. Drag Me Out. Za nami najważniejszy moment w programie, czas na show. Drag Me Out, wielki finał, w którym trzy finałowe pary zmierzyły się w walce o wygraną i złote diademy królowych dragu. Finałowy odcinek otworzył występ najlepszych z najlepszych, czyli trzech finalistek drag mentorek, Chimery, Gąsia i Twojej Starej. Po wspólnym numerze drag mentorki wróciły do swoich podopiecznych, żeby wraz z nimi przygotować się do finałowych występów. Jako pierwsi na scenie pojawili się Marcin Łopucki jako Lady Fitness i Twoja Stara, którzy zrobili epickie i jak na siebie niezwykle poważne show do utworu Roxette, Listen to Your Heart. Jurorzy byli zgodni. To był występ godny wielkiego finału, następnie przyszedł czas na występ Michała Mikołajczaka, czyli Niki de Pantery i Gąsia, którzy zrobili niezwykłe widowisko to hitu zwycięzczyni Eurowizji Loren, Tatu. Jurorzy byli zachwyceni. To było fascynujące, piękne i godne finałowego odcinka, przyznał Michał Szpak. Króluje dzisiaj elegancja, czułość i skryta energia, wtórował mu Andrzej Seweryn. Występy finalistów zamknął duet Tomasza Karolaka, czyli Długiej Rolki i Chimery, którzy zrobili niezwykle energetyczne show do szlagieru Tiny Turner, The Best. Jak im poszło? Oboje wiecie, co robicie na tej scenie, oceniła Anna Mucha. W swoim kiczu osiągnąłeś poziom kampu, przyznał Michał Szpak. Na sam koniec, tuż przed poznaniem werdyktu, atmosferę podkręcił występ jurora Michała Szpaka, który wykonał swój przebój, Halo Wodospad. Następnie przyszedł czas na ogłoszenie werdyktu jurorów przez Andrzeja Seweryna.